Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, faktem jest, że błędy lekarskie zdarzały się wcześniej i będą zdarzały. Natomiast po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy lekarze boją się ratować życie kobiety w obawie przed tym, że czeka ich surowa kara. I kobiety w Polsce, będąc w ciąży, i jakby ja jestem tego przykładem, ponieważ ja się bałam, boją się, kto umrze prędzej, płód czy kobieta w ciąży. I boją się pójść do lekarza, czy trafią na lekarza, który będzie im pomagał, trafią na lekarza, który będzie bał się o swoją karierę i o swoje bezpieczeństwo i wybierze jednak ratowanie płodu za wszelką cenę, za cenę życia kobiety. I proszę mi nie wmawiać, i jakby jest dla mnie oburzające to, że Państwo mówicie, że tutaj nie ma związku między wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego Trybunału, a faktyczną sytuacją. Gdyby nie było takiego związku, niepotrzebne byłoby kierowanie przez Państwa dodatkowych procedur, wytycznych, informacji, szkoleń. Przecież prawo byłoby jasne i oczywiste, tak jak było do tej pory. Dlatego bardzo proszę, żeby Państwo jednak nie kierowali się hipokryzją, ignorancją, tylko jasno stwierdzili, obowiązujące w Polsce prawo jest, to jest zakaz aborcji. I to prawo zabija kobiety. I bycie w ciąży to teraz trochę jest taki wyrok. Uda się albo się nie uda. Tylko jeśli się nie uda, to ceną jest nasze życie. Lekarze bardzo jasno mówią o tym, że obecne prawo bardzo utrudnia im funkcjonowanie. Że nie wiedzą, co mają robić. I dlatego mam pytanie do Prokuratury Krajowej, jeśli może takie informacje na tym etapie udzielić. Czy zebrała informacje, dane elektroniczne, fragmenty rozmów, które wskazują na to, że lekarze rzeczywiście bali się podjąć decyzję w związku z obowiązującym obecnie w Polsce prawem i zakazem aborcji? Mam pytanie, czy zgodne z prawem jest dokonanie aborcji, jeśli zagrożone jest zdrowie i życie kobiety ze względu na stan psychiczny? Czy kobieta, która cierpi na poważną depresję, chce popełnić samobójstwo w związku z byciem w ciąży, ma prawo do legalnej aborcji w Polsce? Mam pytanie, czy lekarze mają prawo dokonać aborcji selektywnej, kiedy jeden z płodów jest uszkodzony? Czy mogą takiej aborcji lekarze dokonać i nie spotka ich żadna konsekwencja? Mam także pytanie, czy ponieważ już Państwo jakieś procedury stworzyliście, przeszkoliliście jakichś lekarzy, czy wszyscy lekarze, ginekolodzy zostali przeszkoleni? Czy wiedzą, jak podejmować decyzję, kiedy mają taką decyzję podjąć? Czy to procedury są jasne dla wszystkich szpitali? Mam także pytanie, ponieważ pojawiają się informacje o tym, że kobiety, które zgłoszą się do szpitala na przykład z bezwodziem, są odsyłane do domów po to, żeby monitorować na własną rękę ruchy płodu i ewentualnie później zgłosić się do lekarza. Czy się zgłoszą o czasie, nie wiemy, może wystąpi sepsa. Więc czy Państwo macie informacje o tym, czy rzeczywiście i ile takich kobiet zostało od domów odesłanych i dlaczego takie procedury są stosowane przez lekarzy w szpitalu? Gdyby nie zakaz aborcji w Polsce, to nie byłoby konieczności tego, że kobieta idąc do szpitala chwyta po telefon i dzwoni do prawnika. Pani poseł, albo bardzo bym prosił. Kończę już. Albo poszukuje informacji w internecie, wśród organizacji pozarządowych, gdzie może szukać pomocy. Nie byłoby potrzeby, żeby powstawały listy lekarzy, czy też listy szpitali, które taką pomoc umożliwiają. Że kobiety szukały solidarności między sobą, ze strachem, że w szpitalu albo wśród kadry medycznej takiej solidarności pomocy nie uzyskają. I tak, to się stało dlatego, że jest zakaz aborcji w Polsce.